Na wstępie powinienem się przyznać, że nie mam najlepszych doświadczeń z tym nowym Malikiem. Bardzo lubię tego starszego Malika, czyli na przykład Cienka Czerwona Linia, ale jednak Drzewo Życia czy Rycerz Kielichów są filmami, z których szczerze mówiąc wyszedłem w trakcie, ponieważ po prostu pretensjonalność, z jaką Terence Malik uderza widza po głowie, jest po prostu nie do zniesienia. Te filmy były dla mnie naprawdę bełkotliwe, dlatego też zdziwiłem się, gdy okazało się, że Song to Song jest naprawdę dobrym filmem, który przypadł mi do gustu i który nie był aż tak pretensjonalny, jak mogłoby się wydawać. We should make a record together. I know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent. Na początku w ogóle powinienem powiedzieć, o czym jest ten film, jaka jest fabuła najnowszego filmu Terence'a Malika. I tutaj mam właśnie pressbooka i przeczytam wam opis dystrybutora, ponieważ wydaje mi się, że to, jak został on sformułowany, jest dosyć ważne w kontekście rozmowy w ogóle, o czym tak naprawdę opowiada ten film. Song to Song to współczesny romans rozgrywający się w fascynującym świecie muzycznej bohemy. B.V., czyli Gosling, i Faye, czyli Rooney Mara, są szaleńczo zakochanymi w sobie marzycielami. Oprócz miłości łączy ich pragnienie zaistnienia w showbiznesie, choć drzwi do kariery może otworzyć im muzyczny magnat Cook, którego gra Fassbender. Intencje cynicznego biznesmena nie są jednak do końca jasne. Sprawy komplikują się, gdy do miłosnego trójkąta dołącza jego nowa muza w tej roli Natalie Portman. I tak naprawdę od tego chyba powinno zacząć się cała dyskusja, to znaczy o czym tak naprawdę opowiada ten film. Ponieważ to wszystko, co wam przeczytałem przed chwilą w opisie dystrybutora, tak naprawdę to nie jest do końca jasne, ponieważ ten film jest taki dosyć rozrzedzony, jest w nim pomieszana chronologia, narracja jest bardzo wyrywkowa, jest poszatkowana i tak naprawdę to wszystko, co jest napisane w opisie dystrybutora, tego nie do końca się wyłapuje. To znaczy ja bardziej odczytywałem ten film jako po prostu pewnego rodzaju historia o epileptycznych właśnie związkach, czyli mamy Rooney Marę, która zadaje się z Ryanem Goslingiem, ale też z Michaelem Fassbenderem, Michael Fassbender kogoś ma na boku, Ryan Gosling też sobie kogoś znajduje i te wszystkie relacje gdzieś one się bardzo łagodnie przeplatają ze sobą. Film dzieje się w Nashville, które uważane jest za stolicę muzyki w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jest tam bardzo wiele wytwórni muzycznych, jest bardzo wiele prestiżowych koncertów, festiwali muzycznych, jest wyczuwalna obecność muzyków, ciągle się dzieje i po prostu ten stan, to miasto wibruje od muzyki. I w filmie to jest bardzo fajnie pokazane, ponieważ bohaterowie plączą się właśnie pomiędzy backstage'ami, spotykają się z gwiazdami, gdzieś robią sobie zdjęcia, tańczą w tłumie, grają też na gitarze, grają na scenie. I to wszystko jest pokazane w taki sposób bardzo naturalistyczny, bo tak naprawdę jak ogląda się ten film, chociażby po kadrach, to można odnieść wrażenie, że on jest reklamówką takiego idyllicznego świata, który tak naprawdę trochę nie istnieje. I tak jak ktoś bardzo zgrabnie powiedział, że ten film tak naprawdę opowiada o problemach pierwszego świata, ponieważ ci bohaterowie wszyscy, których my oglądamy na ekranie, ich poczynania, ich interakcje, one są bardzo... To są tacy bohaterowie, których możemy spotkać na kolejnych stronach gazet, czasopism, magazynów. Oni są wręcz mają taki modelowy sznyt. To nie są bohaterowie codzienni. Ta rzeczywistość w tym filmie nie jest codzienna. Bohaterowie w tym filmie chodzą na wystawne imprezy, na wystawne koncerty, odbijają się od ścian w pustych mieszkaniach. To nie jest świat naszej takiej codzienności. Bohaterowie też nie kłócą się na swój sposób. Oni mają, w cudzysłowie, ważniejsze problemy, jakimi jest po prostu odnajdywanie samego siebie, ponieważ ten film Song to Song jest takim obrazem, który oczywiście jest filmem, który stawia bardzo wiele pytań. Jest to film o silnym zabarwieniu filozoficznym, ale jest to też taki obraz, z którego każdy widz tak naprawdę wyniesie trochę co innego. To znaczy jest tutaj bardzo dużo pola do interpretacji, nawet do nadinterpretacji.
czy do analizowania, ponieważ z jednej strony ten film możemy odczytywać jako film o poszukiwaniu Boga, chociaż warto też zwrócić uwagę na to, że jest to film, który nie do końca przystaje do ostatnich filmów Malika, ponieważ w ostatnich filmach Malika on zawsze gdzieś poszukiwał Boga, zadawał mu pytanie o sens, starał się z nim prowadzić dialog gdzieś, a tutaj ten film nie jest taki właśnie aż tak uduchowiony w tym sensie. Jest to film właśnie bardziej o poszukiwaniu siebie, o roli miłości w życiu, o sensie. To jest właśnie taki film, z którego każdy po seansie wyniesie trochę co innego, ale też warto w ogóle wspomnieć, że tak naprawdę nie jest to pretensjonalny film. To znaczy nie jest on tak pretensjonalny jak poprzednie filmy, choć widać wciąż, że Malik traktuje filmy jako narzędzie do takiej duchowej podróży. Niestety jest to film, który ma w sobie bardzo dużo naiwności i banałów. To znaczy bohaterowie rzucają na przykład takie hasła jak nie sądziłem, że będę mógł się zakochać w twojej duszy, albo wstydzę się swojej duszy, albo tak naprawdę najprostsze życie jest najwięcej warte. I no okej, to znaczy Paulo Coelho, gdzieś metafizyka rodem z Placu Zbawiciela. Tylko że to też zależy od tego, jak tak naprawdę podejdziecie do tego filmu. Ja na przykład podszedłem do niego w taki sposób, że miałem dużą dozę dystansu. To znaczy wiedziałem, że idę jednak na film Terrence'a Malika, pretensjonalnego twórcy, który ma fantastyczny warsztat, którym się umie posługiwać, umie prowadzić aktorów, ale jednak bardzo często wpada właśnie w takie metafizyczne, autoteliczne kałuże, z których nie do końca umie się wykaraskać. Dlatego też dosyć dobrze mi się oglądało ten film. To znaczy nie trafił on do mnie na takiej stopie właśnie bardziej filozoficznej. Bardziej trafił do mnie pod kątem właśnie takiej ciekawej gdzieś fantasmagorii, gdzieś takiego właśnie sennego dzieła, które ma bardzo fajny rytm, bo w tym filmie jest też bardzo wiele muzyki i ta muzyka też odpowiada za taki fajny rytm, który gdzieś nie wytraca. Ten film ma trochę ponad 2 godziny, a dopiero tak naprawdę pod koniec gdzieś zaczyna ciążyć ten metraż. A jest to film właśnie, który przede wszystkim uwodzi gdzieś swoją estetyką i uwodzi i przez niego się przepływa. On jest trochę jak marzenie sen. I to też jest właśnie związane z tym, jak on jest filmowany, ponieważ za zdjęcia w tym filmie odpowiada Emanuel Lubuski, który w tym filmie posługuje się bardzo szerokimi kadrami, takimi właśnie płynnymi, trochę pijanymi ujęciami. I tego rodzaju ujęcia właśnie doskonale sprawdzają się w tego typie filmu, gdzie on się skupia właśnie gdzieś na twarzach bohaterów, na intymności, jaka powstaje pomiędzy nimi, a innymi bohaterami albo między kamerą. Jakby dzięki temu oni nic nie ukrywają. Ten film jest bardzo intymny i bezpośredni, jeżeli go odczytywać w taki sposób. Najjaśniejszym chyba punktem tego filmu zdecydowanie jest Rooney Mara. Rooney Mara, która jest właśnie taką efemeryczną dziewczyną, która gdzieś poszukuje samej siebie i ona kreuje super rolę, taką właśnie takiej dziewczyny, z którą chcielibyśmy się zadać, cokolwiek by to znaczyło, ale pamiętajcie też, że ten film jest naprawdę pruderyjny, to znaczy właśnie brakowało mi w nim gdzieś takiej właśnie sceny naturalistycznego, gdzieś bestialskiego seksu, ponieważ bohaterowie wchodzą ze sobą w takie relacje, które można by przyrównać do relacji, które funkcjonują gdzieś na pierwszej randce, czyli właśnie na wyłapywaniu niuansów pomiędzy sobą, na zaznaczaniu pewnych aspektów, na delikatnym pocałowaniu, gdzieś na takich bardzo subtelnych gdzieś niciach. W filmie też występuje Natalie Portman. Natalie Portman, która gra teksańską kelnerkę i jest super, bardzo ładnie się ogląda, naprawdę kipi seksapilem. Poza tym Michael Fassbender i Ryan Gosling. Po wyjściu z filmu ktoś mi powiedział, że nie w sumie nie ktoś, ale kilka osób, z którymi rozmawiałem, zaznaczyło mi, że tak naprawdę Michael Fassbender jest w tym filmie alegorią do szatana, a Ryan Gosling do anioła i oni gdzieś się ścierają na pewnym poziomie. Można też odczytywać ten film pod tym kątem, gdzieś jako wewnętrzną walkę właśnie dobra ze złem, którą toczymy sami ze sobą w poszukiwaniu siebie. Okej, tylko że też z tego filmu da się wyciągnąć znacznie więcej i też znacznie inne rzeczy. Pamiętajmy też, że ten film jest bardzo muzyczny. Jest naprawdę wiele takiej właśnie skocznej, rytmicznej muzyki. Przede wszystkim The Antwoord. The Antwoord, aż się zdziwiłem, bo jest chyba ze 2 czy 3 kawałki The Antwoord. I to jest przeplecione muzyką klasyczną. W filmie występuje też bardzo dużo w ogóle muzyków. Like Lee, Iggy Pop, wokalista Sex Pistols, Red Hot Chili Peppers i pewnie, i Patti Smith.
I oni gdzieś bardzo fajnie wzbogacają ten świat właśnie koncertów i nieustających balang i muzyczności, która funkcjonuje w tym stanie Nashville. Oni gdzieś fajnie po prostu to dopełniają. Help me. I have a condition. Can't be left alone. Kurde, powiem wam, że tak naprawdę to się całkiem zdziwiłem, bo Song to Song okazało się nie być aż tak pretensjonalne, jak sądziłem. Jeżeli podejdziecie do tego filmu z takim fajnym, gdzieś odpowiednim dystansem i z takim poczuciem, że do jasnej cholery, jednak filmy nie objawiają prawdy, w którą powinniśmy wierzyć. Też gdzieś powinniśmy mieć swój rozum i swoje poczucie rzeczywistości, aby móc odczytywać te filmy, to spodoba wam się ten film, bo jednak jest to taki film bardzo fantastyczny, przez który się trochę płynie, z którego można wynieść naprawdę wiele, dlatego ode mnie też 7. I bądźcie światłoczuli.